Rozmawiam z Piotrem Broszkiem, piłkarzem Lechii Gdańsk, o aktualnej formie przed meczem wyjazdowym z Widzewem Łódź. Przygotowujemy się dobrze do tego meczu. Wiemy, że potrzebujemy jeszcze kilku punktów, żeby mieć już żeby po prostu spać spokojnie i myślę, że w tym meczu sobie to zapewnimy. No, moja dyspozycja jest daleka od tej, jaką bym chciał sobie prezentować. Mam nadzieję, że w następnych meczach, jeśli dostanę swoją szansę, będę chciał zagrać dużo, dużo lepiej. Przepracowałem okres, grałem kilka meczy. No, chciałbym grać jak najlepiej. No, staram się, kiedy nie wychodzi. Pracuję, nie mam, praktycznie przez ostatni rok nie miałem żadnej kontuzji. Także cieszę się, że jestem zdrowy, aby grać w piłkę. Motywuję się, wyciszam się. Staram się już przed meczem sobie pewne sytuacje na boisku rozwiązywać. Do Widzewa idziemy, mam nadzieję, po zwycięstwo. W końcu chce mi się przełamać, zagrać od początku dobry mecz. Chciałbym też zagrać dobry mecz, żeby było wszystko dobrze, żebyśmy zagrali na zero z tyłu, a mam nadzieję, że na pewno coś strzelimy. Brakuje ci brata w drużynie? To znaczy, no wiadomo, ale mamy swoje rodziny, także nie przebywamy za często ze sobą, ale mówię, ja bym chciał, żeby grał w Lechii, ale nie ode mnie wszystko zależy. Zostałeś niespodziewanie powołany na mecz Polska-Urugwaj. W sumie w reprezentacji rozegrałeś 5 spotkań, strzeliłeś nawet jedną bramkę. Ostatnio z Singapurem w 2000. Bramkarz mi pomógł, bramka sobie strzelił, a nie uderzyłem piłkę. Bramka sobie sam strzelił tę bramkę. A liczysz na kolejne powołania do kadry? To znaczy, no ciężko powiedzieć, no patrzysz na ostatnią moją dyspozycję, no to ciężko mu powiedzieć, ale wiadomo, jak będzie się forma, będzie wysoka, w każdym meczu będzie się grał dobrze, także można liczyć na takie powołanie. A 20 lipca na PGA Arenie Gdańsk odbędzie się towarzyski mecz piłkarski, w którym FC Barcelona zmierzy się z Wisłą Kraków. Były Wiślak zaprasza wszystkich kibiców na ten mecz. Przyjdę obejrzeć, jeśli taki mecz się odbędzie. Na pewno zobaczyć na żywo gwiazdy Barcelony, gwiazdy piłki nożnej. No to jest na pewno fajne wydarzenie. I zagrać przeciwko nim. Teraz pewnie żałujesz, że nie grasz w Wiśle Kraków. Akurat no tak się los ułożyły, ale wcześniej, bodajże 4 czy 5 lat temu, zagrałem z Barceloną, także, ale tam dostaliśmy nauczkę. Lekcje futbolu, 4-0 przegraliśmy. Ale już u siebie wygrałeś 1-0, ale nie grał jeszcze wtedy Messi. Tak, nie grał, ale wiadomo, mieli innych znakomitych piłkarzy, jak Samuel Eto'o, Thierry Henry czy Iniesta.